Cześć, siemanko, witajcie. Kurwa. No. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku M-Krik, odcinek kolejny. Dzisiaj robimy sobie kiszonkę dla krów, których nie mam. Mam obłodę, ale od przyszłego odcinka startujemy z krowami. I w przyszłym odcinku będzie wiadomo. Mieszanie TMR-u i sprzedaż zimowa. Bo jest październik, no to na grudnia by wypadało. Wypadała kiszonka, bo 2 miesiące się kisi. No. Ja tutaj sobie zacząłem przed odcinkiem kosić już. Specjalnie sobie przed odcinkiem zacząłem kosić, no bo nie chciałem koszenia, bo ostatnio było koszenie. Bo chciałem sobie zrobić bardziej zwijanie i zbieranie tej trawy, bo będzie fajny zestaw. Czy tak mi się wydaje, że fajny zestaw? Nie sprawdzałem go, szczerze mówiąc, jeszcze tego zestawu. Ale to nic. Damy radę. Oczywiście moim MC kornikiem kosimy, Mac kornikiem kosimy sobie trawę. W zasadzie już kończymy. Zaraz pracownika wysyłam. Albo przejadę się tym Mac kornikiem na gospodarstwo. Przecież muszę John Deere'a wziąć z gospodarstwa, to się przejadę. Dobra, podnosimy i zwijamy się z tym. I grzejemy sobie na gospodarstwo. Oczywiście dzisiaj wtorek, 13 września, jak widać. Godzina 11:04. Ceny miodu zaraz zobaczę. Bo może miód by się udało sprzedać, ale chyba raczej nie. Dobra, wyhamowałem. Przyczepy, na przyczepach Sorgo leży. Tu sobie na razie stanę, nie będę go rozpinał, no bo wiadomo, na odcinku to jest szybki czas. Robota musi iść szybko. A dzisiaj do zwijania sobie wziąłem John Deere'a. No kurczę, nie pamiętam, czy ostatnio też jeździłem John Deere'a z grabiarką, czy nie. Nie mogę sobie przypomnieć, szczerze mówiąc. Nie pamiętam. Trochę szybko na te zbieranie, bo wiadomo, 8 rano, ale też zapowiadają i ja chcę, żeby jak najwięcej z tego dnia kiszonka wyciągła. Żeby ta pryzma z tego dnia jak najwięcej wykorzystała. I zaczęła jak najszybciej się kisić. Poprzeczniak. No pojedziemy sobie bez GPS-a. O chudy, zapomniałem. Dobra, jeszcze wszystko dobrze. Bo ja bym tu 42 na godzinę zgrabiał to. Ale nic, nita. Ja to włączyłem sobie tą opcję. Byłem tego moda na szybką prędkość. Żeby poza odcinkiem sobie szybko ogarniać. A John Deere'em sobie wałowałem przed odcinkiem. No, bo w farmingu już jestem ile? Równą godzinę. Wiadomo, musiałem to zwałować, nawieźć te pola. No to na wożeniach robiłem tylko dwa pola, ale wiadomo, trzeba było zrobić tak. I zajęło mi te godziny, zanim to zwałowałem. Czy mogłem to trochę... No. Jakby to zwijać, bo to nigdy nie ma pomysłu na tę rękę. No w koło będę jechał. A najlepiej zwijać tak, jak idzie tutaj koszone, tak o, tak po łuku, nie? To fajnie wtedy się będzie zbierać. Oczywiście Waltrom będziemy zbierać, jakby ktoś pytał. Eś tą po miniaturce już wiadomo. Po miniaturce już wiadomo, czym będzie zbierane. Idziemy bez GPS-a, no bo nie wypada w rządzie, żeby mieć GPS-a. No, jest za stary ten ciągnik. A zgrabianie to jest fajna robota, więc nie trzeba GPS-a. Chcesz, żeby fajnie szybko pozwijać się, to by się przydał GPS-a, tak? Bym sobie tam co drugi, trzeci wjechał przejazd. By było ładnie finięte, ale... Tu nie chodzi o ładność, bo wiadomo, zaraz i tak to będzie w korycie. Czy w korycie, w sudo się zaraz to będzie radzić. Od razu będzie to w sudo się, więc...
większej różnicy nie będzie. Będzie to ładnie pozwijane, czy jest slalomem. Znaczy, że pozwijane, tak. No, sobie po łuku będę to jakoś ładnie zwijał. Jeszcze nie wiem jaka, ale... Jakoś po łuku sobie zapowiem. Gdyby to było ładnie zwinięte. Jak jest ładnie zwinięte, to też się lepiej jeździ, tak. Po prostu. Tylko tego ogniska zawsze na dwa razy jest skrewione. O, to tak nie chodzi zawsze. Jeszcze po prostu zachwaciłem tamtego. Bo maszyna jest za szeroka. Albo trzeba było jeszcze bliżej drzew tam podkoczyć, co też by było inaczej. No dobra, zwijamy sobie trawę. Potem będziemy to zbierać. Czy będziemy zagniatać? Masy stoi na gospodarstwie, tylko trzeba będzie łyżkę mu zapiąć, ale... Jak to się da? To wystarczy tylko wał. Mulcha rozciepić i zaczepić łyżkę. Więc to tam jest minuta roboty. Się nie bawiłem już tym przedocinkiem. Nie ogarniałem tego. Nie było czasu. Znaczy czas może i był, ale... Dobra, nie ważne. Bardzo to chęci nie było. Nic czasu, ale dobra. Ten film jest od 23 września, a 13, czyli 10 dni do przodu. Ale trudno. Muszę tak robić. Mówię to nie raz. Ja lubię mieć to przed nagraniem, wiesz dlaczego? To wtedy nie mam problemu, że czegoś zrobiłem, albo jak wypadną takie dni, że na przykład nie będę miał prądu, bo już nie była w Polsce. Albo internetu nie będę miał. No. Jak nie będę miał internetu, to dupa, nie? Znaczy, w sumie tyle, jakby nie miał internetu, to jakoś bym na tym internecie z plusa to jakoś wrzucił. Cały dzień by to zeszło, ale bym wrzucił to właśnie. Bo nie cały dzień by zeszło, ale bym wrzucił, ale wiecie. Po co się tak męczyć? Można sobie to zrobić. Może nie aż tyle dni do przodu, ale. No dobra, i tego już nie będę grał, był to fajny pokój, nie? I tak będziemy jeść, tak pół rundu. Czy tak jest ciekawie będzie wyglądać. Zegarka robi robotę. Większej nie potrzebuje. Kolejny sezon jest w czerwcu, dopiero się na kosy. Ale nie wiem, czy ja będę pokazywał. Czy w ogóle będę robił się na kosy, o, tego trzeba zacząć. Bo trzeba zobaczyć, jak to wyglądać będzie sytuacja u krów. Bo standardowo zaczynamy od dwóch krów. Nie wiem, tak się jakoś tak się nauczyłem grać, że muszę od dwóch krów zacząć i po prostu tak musi być. Bo tu wchodzi 45 krów, więc... Więc myślę, że to stanie 10 sezonów, coś takiego. 10 sezonów i będzie pełno. A jak mi 10 to 12. Wtedy wiadomo, że mleko na mleczarnię, żeby robić sobie masło i ser. Ale pierw musimy młyn złożony kupić, żeby robić mąkę. Wiem, że idę tak samo jak MST, ale po prostu zacząłem sobie oglądać od zera. Jestem aktualnie na 117 odcinku. Na 117 odcinku, czyli na dnia 13 września, a dzisiaj jeszcze jak będę sobie tutaj ogarniał save'a, bo na pewno tego na odcinku nie skończę, sobie przygotuję pod kolejny odcinek. Będę sobie ogarniał save'a, no to będę sobie wiadomo na telefonie oglądał, tak? Bo ja gram sobie na kompie, a ja na telefonie zawsze oglądam. Robię tak jakby dwa w jednym i nie tracę czasu.
Po co tracić czas na granie? W sensie... No. Po co tylko grać, jak można jeszcze oglądać sobie w tle? Ale bo mam GPS-a, to... Znaczy na tej serii akurat się nie uda, to... Ale chodzi, że puszczę sobie GPS-a i sobie tam patrzę. No mamy 287 godzin w tej grze. Więc to tak nie za dużo. 13 godzin będzie 300. A to myślę, że za jakieś 4-5 odcinków powinno być. No wiadomo, Ellengrad teraz będzie... Muszę dokończyć tam chyba siewy? Tak, muszę dokończyć siewy z poprzedniego odcinka? Zwałować to? I przewinąć czas do słonecznika. Miasto tam też zejdzie za godzinę. Bo tam są góry, więc tam się zbytnie nie pogoni. No i tutaj będę szedł w produkcję chleba i ciasta. Na Ellengradzie będę szedł w produkcję... Wiadomo. Oliwki i winogrona sobie zrobimy. No tam taki fajny klimat jest. Na tych górach to fajnie by było mieć jakieś sady. Zarąbiście by to wyglądało. Dobra, wiecie co? John Deere to sobie puszczę, bo nie chcę mi się nim wracać. A to bardzo pomaga w robocie. A ja idę sobie już do Waltry. Mamy 10 minut odcinka, więc nawet... No, tutaj się Waltra zaparkowała. Powiem, że nawet szybko to mi poszło. Zwijanie. Ale o to chodziło, żeby jak najwięcej zbierać. Sobie weźmiemy tego Pottingera. Wierzyć na dodatki do kieszonki, tak. Dobra, 26 ton. Wypożycz. Sobie ten dodatek do kieszonek jeszcze kupię. No to tak się nazywa. Za 3061. No ja nie wiem, ile sobie 5 litrów leję tego. O, przedzwoniłem. Już dojechał? Ju. A, bo to blisko było tu. Nie ma się co dziwić, że dojechał. Dobra, 3,80 sobie wlałem. 37%, dobra, to powinno wystarczyć. No zarobi się ta Waltra wygląda z niczego. Myślę, że jakby ta przyczepa była lekko większa. Ta większa Pottingerka była, to jeszcze lepiej by wyglądał. No ale myślę, że jak będę kupował przyczepę. No bo wiadomo, do włożenia kieszonki to coś muszę mieć. Chociaż na razie chcę strawy kieszonkę robić. No na kukurydzę jeszcze przyjdzie czas. No i zbieramy sobie z kabiny, no bo wiadomo, pokosy. Waltra ładna, to trzeba z kabiny pozbierać. 6 ton. No tylko, że tutaj była łąka nie moja, bo tu jest oryginalna trawa. Nie nałożona, bo to jest oryginalna trawa, więc... Więc jak będzie 100 ton, to będzie zajebiście. A myślę, że będzie 100 ton, bo już mam 15. Jeszcze nawet kółka nie zrobiłem. Ja nawet kółka nie zrobiłem, będę już miał pełną przyczepę. Więc myślę, że te 100-150 ton powinno być na luzie. Bo jak jedna przyczepa to jest 26. Te 150 ton jest możliwe.
tylko wziąłem sobie Valtra, bo jest szybka. A kornikiem kosiłem trawę, więc dlatego Valtra jeździ. No, tylko że to teraz zrobiłem kółko niecałe, bez poprzeczniaka, mam przyczepę. Ale kolejne kółko już będzie o 8 metrów mniejsze, więc... Więc też to trochę inaczej będzie szło. No wiadomo, no. Mogę w sumie tu w lewo sobie skręcić. Byłoby szybciej. I lepiej. Bym się tam przejechał. Tym dyrem tak zaparkował, że... No z tym sam go tam zaprosiłem, żeby tam zaparkował, ale dalej. Ile sobie damy? 5 na godzinę. 5 na godzinę. Uuu, ale dół, ja pierdzielę. Widzimy sobie światełka. Będę się starał bardziej na tą lewą stronę, żeby na tej górze nie leżało. Silos to jest najmniejszy, jaki jest. No i dobra. Grzejemy z powrotem. Niesiąc 3 godziny. Nie wiem, czy wymusiłem, czy nie. No, w sumie to tak trochę by było na wymuszenie, ale dobra, nie będzie. No, Walter już prawie godziny ma. Walter to może powiedzieć, że nic nie robiła tutaj u mnie na gospodarstwie, bo ona tylko z tym jeździła, z siewnikiem. Ogólnie ciemne jest Ateus. Myślę, że to trochę bliżej się skończyło. Jednak trochę dalej się to zakończyło. Co to za Żydy? Kto to zbierał? Te takie Żydy. No, wszyscy w szkole. Nie ma nikogo na Discordzie, sam muszę siedzieć. No, ale to wiadomo. W sumie mamy wtorek, tak? Jest wrzesień, czyli dzieci do szkoły. Ale... To było wiadomo, że tak będzie. Musiało tak być. Brakło mi 7 ton w przyczepie. Jak miał tą większą potingerkę, bo ona miała tam chyba 46 ton, to akurat wystarczyło. Trzeba dokładnie to pozbierać, bo im więcej kieszonki, tym lepiej. Nie będę musiał tak szybko robić kolejnego pokosu. Trzeba coś pomyśleć wreszcie o siewniku do kukurydzy. Może coś o nowym polu? W sumie by się przydało jakieś nowe pole na kukurydzę. Mi się widzi... Tak, żeby trochę daleko sobie jeździć z tą kiszonką. Wzorem by się było. Ale to dopiero jak mi się silos wyczyści. Teraz będę miał na parę... Na całą borę będę miał. Parę sezonów będę miał, więc... Spokojnie. Musimy tak wyjeżdżać z tego pokosu, bo nie da się inaczej tego zebrać. No, dwa kółka i ponad dwie przyczepy. Nie? Więc sobie to jakoś sobie to tam leci. Przejadę się tędy. Kombajn tam będzie dożywotnie, co? Bo nie mam miejsca na gospodarstwie. To raz, a dwa, że nawet nie będzie go wstawić. A tam jak sobie stoi, to on mi nigdzie nie przeszkadza. Niczym. Jest zarąbiście. Przyczepa pełna słomy stoi. I ona tu będzie stała i stała.
O kurde, od połowy chyba to zacząłem zabrać. 26, 26, 54 tony powinno być. Dwie tony. Czyli jednak ta górka zabiera. Ci 52 tony powinno być. 662, no 52, no to dobrze. No to dobra, bo jest, żebym źle policzył. Jak zwykle. Zawsze ta matematyka mi trochę lepiej wychodziła, a dzisiaj coś nie pykła ta matma. Nie wiem czemu, ale normalnie. No tak, bo 25 i 25 to jest 50. I tona to są 2 tony. Czyli 52 tony, no. No to dobrze. To jest wszystko dobrze. To po prostu ktoś liczy się u nich i tak to wychodzi wtedy. Pojeżdżę sobie teraz poza kabiny, żeby pochłonąć sobie te zestawy. No jeszcze na światełkę, bo nas na pryzmie jest ciemno, a po co oszczędzać, jak mnie stać. Mam tylko 5000, ale spokojnie, zaraz będzie sprzedaż, właśnie cenę miodu miałem zobaczyć. Miód do sprzedaży zaraz będzie. Dwa 800 to jeszcze trochę mu brakuje temu miodowi. Na 3300 powinien być w lutym, ale myślę, że w grudniu będzie za 3000 tego sprzedam. Bo w grudniu robię cały odcinek zimowy ze sprzedaży wszystkich plonów. Ze sprzedaży wszystkich plonów i skarmienia krów. No tak, dobrze. Co jest? To ja tak omijam kurde, czy co? Chyba ja tak omijam te pokosy, że jest Żydy ustawia. Raczej na pewno ja. Bo innej opcji nie ma. A ta górka niestety tam zostanie. Będzie do następnego pokosu. Do czerwca sobie będzie leżeć. No i czemu to nie zabrało? Przejechałem po tym, pod wirakiem. No tylko, że kolejne przejazdy już będą lepsze, bo krótsze, tak? Już będzie trochę więcej ubywało tego pola. Pola, w sumie łąki bardziej. No i patrz, nie dojadę do końca, plus obraknie. O, myślę, że tona zabrakła dziś. Dobra tona. Coś takiego. Więcej niż tony, to tam by nie było. Skręcałem za długo. Grzejemy sobie tu. Teraz powinno być 70. Osiem ton chyba, tak? Coś takiego. Dobra, grzejemy pokojną szybę. Chyba trochę przymało sobie dla tego środka, ale dobra.
No jak zabraknie, to nawet i lepiej. Bo jak oddam szczepę, to przynajmniej go nie stracę. Bo wylać się z tego nie da, nie? No nie, nie wierzę. Więc nawet to i lepiej, bo jak zabraknie, to chociaż nie stracę go. To takie ryby pozostały. I dobra, i na wstecznym. Nie opłacało się obracać. No i ten przejazd jest ostatni, taki długi, można powiedzieć. Teraz będą same krótkie. Więc to już to zbieranie też inaczej pójdzie. Będzie tak jakoś w miarę sprawniej szło. Oczywiście biega sobie trzeba kupić. Kiedyś. No ja... Czy to jest wina tego, że ta szczepa jest tak wysoko? Jo, przyczepę miałem za wysoko na zaczepie podniesioną. I nawet spoko to mieli zrobione, jest to zrobione. Bo tam już widać, że pokosu nie było. Bo była końcówka, już była za wysoko wszczepa i już nie zbierało. Teraz wciąga, wciąga. No i teraz zbiera jak ta lama. Wtedy miałem podbierak za wysoko. Jak był normalny, duży pokos, to on sobie zebrał. Ale jak już była tam końcówka, jak było widać, to już nie zbierał tego. Ale dobra, ile zostało? 2, 4, 5 pokosów, więc jeszcze jedna wszczepa. Jeszcze jakiś liter zostanie. Bo nie wiedziałem, ile tego dokładnie środka wyjdzie tutaj, więc wlałem sobie 3,60 chyba. No 3,61 wlałem. Więc litr pójdzie na stratę, ale trudno. Nie możemy wszystkiego, tak? A jeszcze jedna przyczepa, da. Co to jest ta końcówka, to już widać, że nawet nie chce sypać. Dobra, pojadę z tym już. Czyli 100 ton mamy, 102 tony teraz. Czyli jakie... tam jeszcze zdychę da. Około 10 ton powinno dać. Jak da około 10 ton, to będzie 112 ton, coś takiego. Myślę, jak na pierwszy sezon, na początek, myślę, że chyba idealnie. To zanim ja to zużyję, to też trochę zejdzie. Więc tym się nie przejmuję. Przynajmniej kiszonki nie będę musiał robić tak szybko. Kolejnej. Też jest to jakiś plus. Też jest to jakieś pustego interesu. Czego? Interesu. Przynajmniej szybko kiszonki kolejne będą się robić. A kolejna kiszonka to już na pewno z kukurydzy będzie. Więc na spokojnie.
Walterka robi robot. Następny już będzie z kukurydzy za kiszonkę, więc to już będzie też dużo inaczej. Bo już mamy na prosto, więc praktycznie proste pokosy są. Więc można z kabinicę pojeździć. No pewnie da 10 ton, bo tu dużo pokosów zostało, króciutkich. A już mam 4 tony z przejazdu. Nawet prawie 5. Czyli będzie... No będzie. Już jest ponad 100. Więc... No. Masę będzie tam szuflowo. A co będzie jeździć z paszowozem? Chyba McCormick chyba. Albo stary Masej będzie po prostu jeździł i będę sobie odczepiał łyżkę na przykład. Dobra, 10 ton jest i został taki mały przejazd. Dobra, skoro tu już jestem, no zbiorę te dwa omijaki tutaj, żeby już nie było, że tyle trawy zostawiłem. Kolejny pokos będzie nasiano, więc też trochę inaczej, bo będzie już prasą prasowany. No 10 ton, mówiłem 10 ton, dało 10800, no to pomyliłem się i o ile? O 856 kg, bo powiedziałem, że 10 ton jeszcze da. Czyli 112 ton mamy. 113 będzie gdzieś. Prawie że. 34 to ile mamy? 32... O! Jeden sub doszedł na odcinku. 32 minuty odcinka, więc ja sobie tą pryzmę ogarnę poza odcinkiem. Ładnie ją rozplantuję. Aby nie będę... Tylko ją nie wiem, czy będę ją rozciągał. Czy tylko ją sobie ubiję i koniec. Ale kruszarkę na wapno muszę sobie postawić, bo kamieni mam już dosyć dużo. Nie będę chyba tego rozciągał. To co wpadnie, to nie będzie podgarnę sobie lekko i... Bo tu fajny kopiec się usypał. No, 113 ton. O, łyżką trochę trzeba będzie podgarnąć tam dwie szufle. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie kanał. Wpadajcie na kolejny film i trzymajcie się cieplutko. Cześć! A ja to sobie jakąś fajną miniaturkę zaraz coś trzeba mieć. Jeszcze nie wiem jaką. Ale coś się wiem przy... Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. O, jeden film. Na razie, trzymajcie się, cześć!